Jana, patrz na to. Obudziłam się dzisiaj z opryszczką na wardze. Tak to bardzo widać. Jak ja się tak pokażę w szkole? To znaczy, wiem, że Smajlik to zobaczy i nie będzie chciał mnie pocałować. Tak, Diana, nie masz dzisiaj szczęścia. Dobrze, że chociaż nie masz gorączki. Tak, Jana, ciągle mnie to spotyka. Dobra, skończyłam się przygotowywać, chodźmy. Tylko nie zapomnij swoich rzeczy. Tak, chodźmy, Diana. Diana, nie wiesz, gdzie położyłam swój piórnik? Jana, on pewnie jest tam, gdzie go ostatnio zostawiłaś. A niech to nie odbierają. Jeżeli spały zbyt długo, to przysięgam ci, że nigdy więcej nie pójdę z nimi do szkoły. Layla, a dlaczego musimy do nich przychodzić? Mogą pójść same, a my też pójdziemy same. O, mój piórnik, szukałam go. Jana, od kiedy się tak przejmujesz swoim piórnikiem? Diana, bo chcę być dobrą uczennicą. Trzeba było się uczyć od początku roku, a nie teraz. Diana, na naukę nie jest nigdy za późno. Jasne, ale zobacz, kto to mówi. Dziewczyna, która była zbyt zajęta spędzeniem większości roku w pogoni za koszykarzem, a teraz nagle chce się uczyć. Diana, jeżeli myślisz, że cię nie słyszę, to się mylisz. To dobrze, chcę, żebyś mnie usłyszała. A niech to, spędzamy tyle czasu razem, że moja mama też zaczęła się tobą opiekować. Diana, jesteś zazdrosna? O co ci chodzi? Nie, Jana, nie jestem zazdrosna. Diana, zostałam na noc w twoim domu. To oczywiste, że twoja mama przygotowała dla mnie śniadanie. Pospieszmy się, Diana. Halo, tak, Layla? Halo, Diana? Co tam u was? Jesteście gotowe? Dobra. Tak, jesteśmy prawie gotowe, zaraz wychodzimy. Już jesteście? Dobra, do zobaczenia za 2 minuty. Layla, powiedz im, że jeżeli tak będą robić, to nie będziemy już po nich przychodzić. Tak, Diana. I wiesz, jeżeli nie będziecie gotowe, to ja i Nadia już więcej po was nie przyjdziemy. Dobra, zakładamy buty i wychodzimy. Jana, pospiesz się. Gdzie jesteście? Blisko domu sąsiadów? Dobra. Jana, podaj mi kurtkę. Dobra, już wychodzimy. Jeszcze sekundkę. Diana, nie rozmawiaj z nią, ona jest już pod drzwiami. Słuchaj, Layla, czy możesz pozwolić mi założyć kurtkę? Dziękuję. Dobra, zaraz wychodzimy. Serio, Layla, Nat, o co krzyczycie? Obudziłyśmy się i przygotowałyśmy. Mogłyście po nas nie przychodzić, same trafimy do szkoły. Dokładnie, wy same chciałyście chodzić z nami do szkoły. Oj, dziewczyny, przestańcie krzyczeć. A tak w ogóle, dziewczyny, to niektórzy faceci zaoferowali nam podwiezienie do szkoły. Ale my odmówiłyśmy. Tak, odmówiłyśmy. Ach, co za historia. Nie wiem dlaczego, ale zawsze ktoś oferuje wam podwózkę. Mi i Dianie nikt tego nie oferuje. To trochę dziwne. Nie wierzycie? Gdyby nie ona, to by nas podwieźli. Jasne, Nat. Nie możesz wsiadać do samochodów nieznanych facetów. No co, dziewczyny, skoro nikt was nie podwiózł, to pójdziemy do szkoły na własnych nogach. Pospieszmy się, możemy się spóźnić. Aha. Julia, ja zamarzam. Chodź tutaj, ogrzeję cię. Grzej. Rany brawiaste, one powiedzą wszystkim, że jechaliśmy z nimi autobusem. Spoko, stary, za niedługo kupimy motory. Koszykarze, a gdzie są wasze cheerleaderki? One nie jeżdżą szkolnym autobusem, tylko taksówką. Moje auto jest teraz w naprawie. A mój motor jest na tuningu. Jak dostaniemy swoje pojazdy z powrotem, to z wami nie będziemy jeździć. Ej, uczniowie, może chcecie podwózki? Jedna dziewczyna może usiąść na kolanach Keva, albo nawet dwie. No o co ci chodzi? Które dwie? Spokojnie, Kev tylko się popisuje, żadnej z nich nie weźmiemy. Cześć, chłopaki. Weźmiecie naszą trójkę? Mogę tam usiąść. Prawiasto, udawajmy, że ich nie widzimy. Po co oni tu są? Gdzie jest mój kierowca? Gdzie moje Lamborghini? Gdzie mój szofer? Prawiasto, daleko tak nie ujedziemy. No dobra, dziewczyny, tak wymyśliliśmy, że... Uda! Żadnej z was nie bierzemy. Na razie. A niech to, dziewczyny. Oni nas okłamali. No nie. Naprawdę myślałyście, że was podwiozą? To tylko takie buraki. To nic. Rozliczymy się w szkole. Osobiście sobie porozmawiam z futbolistami. Hurra, autobus! Gigi, pospiesz się. Nie chcę z nim jechać autobusem. Spokojnie, stary, to ostatni raz. Chłopaki, chodźcie tu do tyłu. Jest tu bardzo dużo miejsca. Nie, siadamy z przodu. Dziewczyny, patrzcie, jesteśmy takie piękne. Ludzie chcą na nas patrzeć. Diana, trzeba było wezwać taksówkę. Mhm. Dziewczyny, wasi koszykarze są tacy biedni. Żadnych samochodów, żadnych motocykli. Layla, oni już zamówili fajne motocykle. Dokładnie, Layla. A ty nie masz nawet chłopaka. Wiesz co, Layla? Powinnyśmy były powiedzieć tak tym facetom. Zawieźliby nas do szkoły. Nat! Nie możesz wsiadać do samochodu z ludźmi, których nie znasz. No zrozumiałam, zrozumiałam.
Diana, wygląda na to, że twój brat Dimeczka próbuje nas nastraszyć. Nie, Diana, on się po prostu popisuje. On jest taki uciążliwy. Patrzcie na twarz Kewa. On jest taki poważny. Diana, nacz, takie piękne dziewczyny nie mogą chodzić, możemy was podwieźć? No nie, a my co, nie piękne? Nie, Laila, on się po prostu popisuje. Zaraz zadzwonię do taty i powiem mu, że wziął swój samochód. To jak, dziewczyny? Laila, możemy cię podwieźć, ale jest tu tylko jedno miejsce. Naprawdę? Laila, tylko spróbuj. Laila, nie pamiętasz, co mówiłaś? Nie można wsiadać do samochodów nieznanych facetów. Znam tych facetów. Okej, nie zrobię tego z waszego powodu, dziewczyny. Słyszeliście, chłopaki? Dajcie nam przejść, bo inaczej spóźnimy się do szkoły. My z wami nie pojedziemy. No i co, siostro? I tak nikt nie chce z tobą jechać. Artem, jaką masz pojemność? 1-2 litra. Co ty gadasz? To chiniol, ja mam 1 litr. Zobaczysz, jak pojedziemy do szkoły. Będę pierwszy na pewno. Dobra, myślę, że dziewczyny już jadą autobusem. No co, Patryk, jedziemy? Tak, chodźmy. Zobacz, czy liderki. A niech to, dziewczyny, gdzie są wszystkie taksówki? Nie mogę się na żadną dodzwonić. Czy oni wszyscy dzisiaj nie pracują? Diana, tak bardzo bolą mnie już nogi. Mnie też. Dziewczyny, mogłyśmy wsiąść do szkolnego autobusu. Już dawno byłybyśmy w szkole. Laila, ja szkolnym autobusem nie zamierzam jeździć. Chcesz, to sama na niego chodź. Czy liderki, idziecie do szkoły podwieźć was? Co, oni nas wszyscy dzisiaj straszą? Każdy chce nas podwieźć. Nie, pójdziemy do szkoły same. My nie jeździmy motocyklami, tylko samochodami. Jana, a czy to nie twój były chłopak? No, tak bardzo bolą mnie nogi. Jana, mogę cię podwieźć, jak chcesz tylko. Słuchaj, Jana, może powinnyśmy z nimi pojechać? Mnie też bolą nogi. Diana, to świetny pomysł. Możemy jeździć motocyklami. Nie jesteśmy jak te dziewczyny, które chcą tylko samochodów. Zgadza się, to niech sobie idą, na nogach. Zdecydujcie się, bo nie będziemy czekać. No, Artem, zgadzam się tylko dlatego, że jesteś moim byłym. Naprawdę, Jana? Zostawiasz nas? A niech, to tego się trzeba było spodziewać po Janie. Tak, dziewczyny, ja też chyba pojadę. Tak mnie nogi bolą. Mam na sobie nowe buty. Nad, jeżeli chcesz, możesz pojechać ze mną, a Laila z Janą. Jana, śpiesz się, bo nie będę czekać. Dobra, Patryk, dziękuję. Mam nadzieję, że Gigi się nie zdenerwuje. Artem, a ty co, byłeś na siłowni? Tak, trochę tak. Trzymaj się. Wiesz co, Nad? Zarejestruję się dzisiaj na portalu randkowym. Wiesz co, Laila? Mnie też zarejestruj. Tak, bo mam tego wszystkiego dość. Zobacz na to zdjęcie. Kiedy nie interesuje mnie to. Julia nie odpowiada. Gdzie ona jest tak długo? Twoja Julia jedzie tutaj szkolnym autobusem, a mnie rodzice przywieźli. Mnie też przywieźli rodzice. Gdzie jest autobus szkolny? Patrz na to. No, ty na wielbłądzie jesteś. Tak, byłam w Egipcie, zobacz. No, to piramida egipska. To nie egipska piramida, tylko ja koło piramidy. Słuchaj, Kitty, w ogóle mnie to nie obchodzi. Julia mi nie odpowiada. Dobra, wystarczy, już nigdy nie pojadę tym autobusem. Oj, dajcie spokój, mieliśmy dużo miejsca. Nie, no serio, tańczycie, śpiewacie, krzyczycie. Słuchajcie, my zawsze w szkolnym autobusie sobie śpiewamy. Jeżeli wam się to nie podoba, możecie chodzić na nogach. Nie, my będziemy jeździć swoimi furami, a wy będziecie jeździć autobusem. Julia, gdzie ty byłaś cały ten czas? O, Artem, cześć, nie zauważyłam cię. Słuchaj, jechaliśmy z koszykarzami, oni są totalnie szaleni. Krzyczeli. Kierowca zatrzymał autobus kilka razy. Nie, no to normalne, jeszcze na nas zwalają winę. Dziewczyny, dajcie spokój, to was upomniał kierowca, nie nas. Widzisz, przyjechała twoja Julia. Zobacz, to ja na wielbłądzie w Egipcie. Fajnie, Kitty. A to ja na piramidzie. Słuchaj, Kitty, ja też byłam w Egipcie. Dobra, Kitty, daj spokój Julii. Marusia, posłuchaj, ja już więcej nie będę z tobą grać w tą grę. Gigi, a co ci się nie podobało? Siedziałaś pod krzesłem, a ja siedziałam na dwóch krzesłach. Było fajnie. Dobra, dziewczyny, idźcie już sobie. Boi mnie głowa od waszego bla, 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 bla. A to widziałeś? Jestem blisko Faraona. Tak, widziałem. Chcecie zapytać o Dianę. Widziałaś liderki w szkole? Nie, jesteśmy tylko wy i my. Jeszcze nie przyszły. Dobra, browiasty, myślę, że ich dzisiaj nie będzie. Taksówka jest szybsza niż autobus szkolny. A gdzie jest Patryk? I Artema też nie ma. Jeżdżą motocyklami, musieli przyjechać szybciej niż nasz szkolny autobus. Gigi, zaraz przyjdą, nie martw się. O, cześć wszystkim. Tak bardzo bolą mnie nogi. Nad, przecież to był wspaniały spacer. Jasne, świetny spacer. Już nigdy nie pójdę pieszo. I są wasze cheerleaderki. Nie, to nie nasze. Gdzie Jana i Diana jest? O, to długa historia. Niech same wam opowiedzą. Nie, powiemy wam. Co się stało? Zaspały? Ubrania im nie wyschły? Aha, cheerleaderki mają problemy. Nie, to my mamy problem, nie ma naszych chłopaków. Nat, nie mów im.
Muszę. No cóż, wasze Diana i Jana zostawiły nas na drodze i pojechały z chłopakami. O rety, z jakimi chłopakami? Nie spodziewałbym się tego po nich. Artem, już wiem, to pewnie futboliści je podwieźli. Futboliści? Tym ich czerwonym samochodem? No ładnie, jak tylko się dowiem, że Diana do nich wsiadła, to z nią zerwę. A niech to Nat! Po co im powiedziałaś? Nie, Laila, muszą znać prawdę. Nie wsiadły do samochodu futbolistów. Rany Smiley, gdzie one są? Z kim one pojechały? Nat, opowiedz nam wszystko! A niech to, moje zdjęcia z Egiptu nikogo nie interesują. Szłyśmy sobie, a potem podjechał Artem i Patryk. Marusia, słyszałaś? Patryk i Artem podjechali. Tak, a potem Diana i Jana wsiadły na motocykle i odjechały. A my z Nat poszłyśmy pieszo do szkoły. Nie no, spoko. My jedziemy szkolnym autobusem z Marusią, Julie i Gigi. A one na motorach z tymi facetami. A niech to, Marusia, słyszałaś? To nasi chłopcy. Ja tego cheerleaderkom nie wybaczę. I Patryk też ma kłopoty. Patryk, to było takie fajne. Moja adrenalina wciąż skacze, ale zabawa. Artem, nie wiedziałam, że potrafisz robić takie sztuczki z tylnym kołem. Jana, zapomniałaś o naszych wycieczkach na rowerach? Nie, Artem, rower to nie jest to. Twój nowy motocykl jest taki fajny. Patryk, nie wiedziałam, że jazda na motocyklu jest taka fajna. Postanowiłam, że kupuję motocykl. Jana, jak coś, to mogę cię nauczyć. Brzmi nieźle. Czekam na to. Przyjechali. Patrz na to. Cześć, Artem. Cieszę się, że cię widzę. Bardzo. Patryk, jak tam podróż? Szybka? Diana, nasza rozmowa będzie smutna. A z tobą, Jana, nawet nie chce mi się gadać. Tak, jestem w szoku. Spotykają się z jednymi facetami, a jeżdżą z innymi. Oni po prostu podwieźli je do szkoły. Czyli nauczysz mnie jeździć? Fajnie. No proste, proste. Serio, było fajnie. Cześć, Bruwasty. Cześć, Smile. Hej, Marusia. Diana, chcesz mi coś powiedzieć? Jana, nie chcę słuchać twoich wyjaśnień. Artem! Patryk, chodź tutaj! Smiley, Prowasty! Czyli po prostu je podwieźliśmy. Marusia i Jana bolały po prostu nogi. O, zobacz, z nami nie chciały jechać. Ale pojechały na motorach. O nie! Dima, zamknij się! Dobra, wystarczy. Dobra, Jana, to koniec. O ja! No, Prowasty, kiedy kupisz samochód, wszystko będzie dobrze. Nogi mnie naprawdę bolały. Smiley, nie rozumiesz? Patryk mnie tylko podwiózł. Ma tu dziewczynę, Gigi. Gigi, idź pocałować swojego Patryka. Pospiesz się już, szybko. Marusia, ty też. Smiley, Bruwasty.